No siema, z tej strony ponownie Logan. Mówiłem, że nagram trowa w tym tygodniu, tyle że zeszło mi trochę. Chociaż nie wiem, czy zeszło, prawdopodobnie i tak w poprzednie filmy w podobnych dniach wrzucałem. Ale no wiecie, no raz, że się leje żar z nieba. Dwa, mam trochę inne zajęcia poza tym kanałem, które też mnie trochę zajmują. No a trzy, u siostry mojej mieszkającej w tym samym mieście jest, powiedzmy, mały remoncik, ale niestety na tyle on jest duży. Gdzie są jakieś działki? Że oznacza to, że co drugi dzień się zwala mi do domu z razem z małą apokalipsą w postaci jej dzieci. Jedno młodsze od drugiego, jedno głośniejsze od drugiego, niestety. No wiadomo, nie daje to za bardzo możliwości do nagrywania. I ktoś tu coś zostawił. Co to jest? Diament. Ktoś zostawił Diaksa. Spoko. Dobra. Jestem na miejscu. Oto moja chałupka. Taka sobie, ale to... Paść, coś zrobić, wypaść. Przecież ja to w końcu nie mieszkam. Ja mam tego Ringcrafta, dobra. A potrzebuję jeszcze po dwie rzeczy. Po pierwsze, chcę zajrzeć na górę, jak tam moje roślinki. Zebrać. Posadzić nowe. To na raz. Sadzę po dwa paski, bo większość to potrzebuje na co innego. Roślincie zdrowe. A teraz druga rzecz, która mi potrzebna. O. Portal i lecimy ku przygodzie. Trochę poekspić, może trafić na jakieś łowce skarbów, może gdzieś tu od... No, niestety... Niestety widzę oceany tu w okolicy są, bo na oc... Czekaj, o, nie ten przycisk. O. Pola z tym takim kołem sterowym na górze i na dole. To są oceany, dla tych, którzy nie wiedzą. Tam se pływają handlarze skarbów. Czasem mogą mieć coś fajnego. A, tak, a nie jest handlarz takich skarbów, jakich ja chcę. Potrzebuję jednego z takich, bo sprzedają czasami zwierzaki, które dają fajne statystyki, a ja potrzebuję jednego konkretnego i coś mnie laguje. Od wczoraj coś z serwerem laguje. Cholera jasna. Wczoraj to może była kwestia tego, że jak lagowało mnie, że jeden streamer robił wielką imprezę i to mogło palić serwer, ale dzisiaj... Dobra, walić to. Po prostu się gdzieś pokręcę po jakichś wieżach, lochach i innych takich. Może jak coś fajnego znajdę. Czyjaś chałupa? To nie. Oj, maleńki płoń! Nara. Następny do spalenia. O, tam coś jest ciekawego, jakiś schemacik. Aha, znowu lag, co jest cholera, nie mój internet na pewno. To wina coś jest z serwerem, kiedyś było, nie wiem co gorsze. Czy jak nie można było wejść na serwer, bo były kolejki takie, że większe były tylko w starym Silk Roadzie. Czy to, że tak laguje ostatnio. Bo to już chyba nie jest kwestia tego streamera, co wczoraj. Robił im wielką imprezę, giveaway'e, o właśnie. Robił imprezę, giveaway'e i o, cały serwer leżał po prostu i się grzał. Nie wiem, czy cokolwiek, jak to będzie wyglądało, bo na razie niestety wygląda dosyć słabo. A ty tu skąd? Nie zabiłem cię? Czy się gdzieś tam ukryłeś? Dobra, jest i boss. Poczuj na sobie moc smoka.
Płoń, olbrzymie, płoń! Muszę użyć miksturki, bo niestety ma na niej emblemat wampiryzmu. Umrzyj wreszcie! Nareszcie umarł. Co dostanę? O, nowa... Nowa latarka. Znaczy wiem, że to nie jest latarka, tylko pochodnia w tym wypadku, ale można sobie zażartować, to latarka. Skoro to jest tym bardziej, to zresztą nieważne, spalę. Tylko palę ten dowcip. Bardziej niż ja swoich przeciwników. A tam chyba kolejny koleś bije. Panie, ja też chcę się tutaj dostać, bo ja też chcę fajne rzeczy, które ten gościu tutaj trzyma. Zdążę? Załapę się? Tak średnio. Kurde, ale dzisiaj laguje ten serwer. O, coś fajnego. Dobra, płoni, umrzyj. Następny. Będzie hajsik. Co tym razem? No, nowy miecz dostałem. Dobra, lecimy dalej, proszę wycieczki. Może już, może przez... O, pójdę sobie tam, w tą stronę. Może tam będzie już trochę mniej... lagowało... Boże, i będzie trochę większe to niż taka kałuża. Bo szukam... specyficznego zwierzaka, którego niektórzy handlarze na morzu sprzedają. Ściśle to kota, który dodaje mi pasywnie wampiryzm. Co za nowe obrażenia, zwraca mi ich 2% jako zdrowie. Na klasy niektóre, szczególnie tą, którą gram, czyli Drakolita, jest naprawdę przydatne to. Prowling Shadow się zwie. Man, ci, którzy grają i wiedzą, się znają, to będą wiedzieli, o co kaman. Ci, którzy nie, no cóż. To nie jest, to jest film taki mieszany. Trochę dla nowych, trochę dla starych graczy. Dobrze, ja idę? Dobrze. Tu powinno być... Powinno być? Nie powinna to być pustka. Lagi, lagi, lagi. Trion! Spaliliście serwery. Dobra. Odlagowało się na szczęście. Ahoj, przygodo! No, to jest już konkretny morze, a nie jakaś kałuża. Mam za co kupić? O, mam. Przydałoby się tylko wiedzieć, gdzie mogę płynąć. Nie widzę, nie widzę. Nie widzę. A, screw it. No nie, lepiej nie, bo nie mam mikstur. Wyjdę na chwilę na ląd, spróbuję kolejny schemacik, tym razem cukierkowo-pastelowy. Chociaż wolę taką pastelowość, cukierkowość niż są po niektóre inne, ale dobra. Nie będę wnikał w szczegóły. Na razie to wejdźmy tu. Po co się będę bawił z szukaniem wejścia? Po prostu sobie zrobię wejście. Nara, frajerzy. Spalimy kolesia. Dekoracji nigdy za mało, jeżeli są za darmo. A to nie jest problem zbić parę dekoracji. Pieczone grzybki. Nie ma jak. Nie powiem.
Nie odmówiłbym pieczonego grzybka. Dobrze przyrządzony. Co dostanę? O, obrazek. Będę mógł sobie ozdobić chałupę. O, jak miło. Miejsce, gdzie mogę rozstawić swoją chałupę. Nara, spadowa. No i pięknie, wracam na morze. Gąsie. Pływać nie umiesz. A przynajmniej nie słyszałem, żeby ciastko miały pływać. Czy jakiekolwiek inne moby. Dobra. To szukamy morza i może bym sobie spojrzał na zegarek, bo niestety muszę grać w trybie okienkowym. Momencik, zaraz wrócę. Dobra, już jestem, wiem już ile, to mogę płynąć dalej, szukać skarbów. Niestety panowie Striony nie dostosowali tej gry do nagrywania przez action. A w przypadku też serwery też wiecznie zawodzą. Jak nie można się wbić, to lagują. Do jasnej ciasty. Czy oni nie mogą raz a dobrze zrobić serwerów porządnych, które ani nie lagują, ani nie mają 15 slotów? Ech. Ja chcę statek skarbów, a nie lag. Statek lagów. Czekajcie, tam coś widzę i chyba to jest ten sprzedawca, którego szukam. Zdecydowanie ten, którego szukam. Znaczy ten typ, którego szukam, a czy on będzie miał to, co chce? Nie wiadomo. No, powiedzmy, że to jest to. Zawsze mogę kupić jakiegoś innego zwierzaka i liczyć, że wyciągnę coś rzadkiego. Choć pewnie nie... Tak myślałem. Powszechny. Movement speed, energy regen. No, dam go do kolekcji. Jak tam będą koty. Nie, na szczęście nie będzie kotów. No, bo to zrobimy następny. Chwilowo nie mam z czego kupować następnych. Muszę to zbierać. Na szczęście dzisiaj jest dzień, w którym glimy lecą szybciej. I więcej, i częściej. To sobie zaraz to coś tym dozbiera, bo. Można na tych wzgórzach zaraz dozbieram, ale najpierw jakiś loch. A w tym wypadku latarnię morską. Arr! Płoń! Wilku mor... Papugo morska? O, skrzynka. O, glimy zawsze na... Zawsze miłe widziane glimy. Mało bo mało, ale zawsze mile. Lecimy dalej. Na górę. Jest portal. O, jakby mi się przydał ten Prowling Shadow. Niestety mam w zastępstwie mam emblemat wampiryzmu, który daje efekt zbliżony, ale niestety wymaga. Nie są. Aha, lag. Znowu lag. O, coś tam fajnego wypadło. Tylko fajnie byłoby... Dobra, spadam. Coś fajnego wypadło. Maksymalne... Tęczowe. Maksymalne życie. Maksymalne życie. Movement speed, a moja ma... Attack speed, jump. Wyjdzie w praniu. Na razie... Wróćmy na stały ląd. Skaczmy dalej. O, śmiło. Jest wolna działka, uzupełnię sobie eliksir. Co ja właściwie mam na sobie?
Tam trochę gówniane te sprzęty dla niektórych, ale ten na razie są odpowiednie. Maksymalne życie, regeneracja, stabilność, regeneracja, odrzut. Tak, to jest na poziom 10, ten jest na poziom też 10. O, ta laska mogę sprawdzić, co ona mi daje. Maksymalne życie, stabilność. Nie, zostawiam to, co mam teraz. A resztę. Zwłaszcza, że potrzebuję takich rzeczy. Bo tylko tak dostanę masterkę. Prawdopodobnie ci, którzy są bardziej doświadczeni w trowa i patrzą w tym momencie na mnie, widzą, że najpewniej zrobię coś głupiego, jeśli dla klasy Drakolita, niszcząc te konkretne przedmioty, ale co mi tam, ja się dopiero uczę. Od nowa grać. Bo grałem kiedyś w becie w trowa, a kiedy to było? Teraz znowu wrócił, z nowymi dodatkami. Z nowymi rzeczami. I generalnie ja praktycznie jeszcze raz przyzwyczaję do niego. Na Steamie jest dosyć popularny, nie powiem. Patrząc na listę popularności w gier free to play. Ile mam glimów? O, jeszcze drugie tyle potrzebuję prawie. Nie będę was zanudzał zbieraniem tego gubinka. No i znowu lag. Tylko po prostu poszukam jakiejś kolejnej przygody. W poszukiwaniu przedmiotów rzadkich. Tudzież fluksów, które dostaję za ich niszczenie. I masterek, które dostaję za dodawanie nowych przedmiotów do swojej kolekcji. Którędy teraz? Tędy. Później najwyżej sobie, jak skończę nagrywanie, będę sobie farmił glimy. Przez niszczenie trawy w lobby, bo robienie tego w środę jest najszybszym możliwym sposobem zbywania glimu, bo w środę to jest w sumie, nie wiem, chyba tego w becie nie było, że każdego dnia były bonusy do czegoś innego. Na przykład wczoraj były bonusy do wypadającej rudy, znaczy do wydobywanej rudy, że wypadało jej więcej. Dzisiaj na przykład właśnie więcej glimów leci. Nie wiem, jak to wam pokażę, bo niestety nie doszedłem do tego powitalnego ekranu, gdzie on się włącza. Ale najpierw to bym może... Ja idę w ogóle? Tam jest morze, co nie. Ile mam? 200 glimów. Tu klucza. Shadow key, ta, wiem. Na czacie. Shadow key to jest też miejsce, gdzie można zrobić fajne rzeczy. Za jego pomocą znaczy się, bo używając takiego kluczyka. O, widzę przygodę, widzę przygodę. I widzę laga kolejnego. Na przepaść. No, już nie taka bezdenna. Denna bezdenna. No prawie jak aimbot, albo jakiś wall, nie, wallhack bardziej, jeżeli aimbot. Dobra, ponownie, nie ma co się bawić w ciuciu babki, po prostu sobie wyrąbię przejście. Okej, portal. A, tu był boss. Przypadkiem jak się wbiłem, to od razu na najniższy poziom, gdzie był zlokalizowany boss. Było. Teraz smok walczy ze smokiem. Dobra, już nie będzie to smok. Ale i tak, dam mu radę. Nie ma to jak miksturka i emblematy. Warto było wydać te 10 tysięcy kubidów. Lipa. Lecimy dalej za przygodą. Widzę kolejny element, schemat dekoracyjnego elementu. Też warto robić. Zawsze taki exp. Mimo, że nie dostaję za nich masterek. A w tym momencie jestem na masterce 18. Ile mi brakuje do 19? O, nieźle. Na 19 dostanę
plus do craftingu, a na 20 wreszcie skrzydełka. Może kiedy indziej. Nie bądź taki napalony. Po pielcu. Ups. Zadziała moja pierwsza oblitka. Dobra. Leż. Większość życia mu zbiłem. No. O, coś wypadło. Ale to... Pomarańczowy przemian. Coś płonącego. 100 złota. Do smoczego wojownika będzie to idealnie pasować. Właściwie bardziej maga, ale to tam mniejsza. Jestem smokiem. Ważne. Biję się ze smokami. Tylko po to, żeby dostać z nich expa. No umrzyj! Dobra. Okej, gdzie jest wejście bliżej? Dobra, tu jest wejście bliżej. Odskocznia mała. Muszę wyknąć miksturę niestety. A, zlagowało oczywiście. Umrzesz wreszcie? Bo ja na pewno nie. Coś tam ciekawego leci? Nie. Same pomarańcze. Wiecie co? Może dobiję dzisiejszą gwiazdkę. O. Działko mi się przyda. Modnie dostanę kolejne 500 kubidów. Lecą one głupie. A za ten sprzęt idzie sporo. Znaczy sprzęt, nie sprzęt, tylko... O, tego nie... Nie kryję. To do skrzyni. Wszystko. I lecimy dalej ku przygodzie. Jeszcze chyba z 2 czy 3... lochy muszę zrobić. Wieże. Geronimo! Spadalski, nie ma na was czasu. Tu mi się... Aha, świetnie, że... aktywowałem za wcześnie. A, niewielka strata. Akurat... mam dobrą klasę do radzenia sobie z tłumami. Przeklęta czaszka. Nie taka znowu przeklęta ta czaszka. Po prostu dwie fale po kilku zwykłych przeciwników. Może być wkurzające, ale nie do zabicia. No, jeszcze jeden loch. I na tym będę chyba kończył. O, coś tęczowego. To jest fajne, to jest fajne. Bierę. Muszę to jeszcze poulepszać. Teraz tak. Akurat mam chałupę niedaleko. To od razu sobie poulepszam. Sprzęt stary przerobię. Spadać tam mi, czego chcesz. Pysznie. Czego chcesz? Spaduwa. Ale to teraz ma kopa. Niedługo będę mógł sam robić klucz na
Shadow Areny. Jeszcze kilka takich lochów zaliczę i będzie git. Ale dzisiaj ten tutaj będzie ostatnim, jeśli w końcu dojdę. Gdzie jest wejście? Tu jest chyba wejście. Tak, zdecydowanie. Uła. Ale bym dużo dał, że tego Prowling Shadow, żeby mieć go wreszcie. Emblema to nie to samo, co mieć tą samą pasywkę nieustannie. O, jest i wejście do bossa. To boss, czy... ale daje. I zaliczone. No. Dzisiejszy... dzień dzisiejszym, niniejszym zaliczony. Teraz tylko postarać się o masterkę. Ile mi tam zostało do dobicia? Sporo. Pokraftuję trochę. Przypomnę sobie, gdzie moja hał... gdzie moja... dziupla. Tu jest. No, a już poza nagraniem dobiję sobie poziom. Uzupełnić raz. I wracamy. Niech ja jeszcze raz na końcu to siebie zobaczę. No, no, teraz tylko może być o tyle jeden lepszy. Jakbym miał pełny tęczowy, nie tęczowy, tylko cienisty set. No, oczywiście na tę chwilę, bo lepiej u mnie w przodku nie będzie. Na razie, ale spoko, to się opanuje. A na razie to tyle. Taka sobie pogrywajka strowa, bo ostatnio sam gram. Nie tyle co w Warframe, ale no jednak. Tu nic nie ma. To czasami jest, bo to jest publiczna skrzynka. No i co? Jak mówię, to będzie było na tyle. Do następnego razu. Trzymajcie się.